mną. Także zapraszam Was dzisiaj na filmik. Filmik będzie kosmetyczny oczywiście i będzie dotyczył kolorówki, bo jakby inaczej. Ja dzisiaj przychodzę do Was z testem na... Z pierwszym wrażeniem, takim czarnym make-upem, z nowościami po prostu kosmetycznymi. I mam tutaj dla Was NYXa, Inglota i Slicka. Także mam nadzieję, że jesteście ciekawe, co Wam tutaj pokażę. Ja myślę sobie, że zrobię coś takiego mocniejszego przy użyciu pigmentów. Chcę jakiś taki make-up, taki wiecie, taki, żeby był ładny i kolorowy może trochę. Także co? Nie gadajmy, zaczynaj. Może pokrótce pokażę Wam, jakie mam kosmetyki ogólnie. I zapomniałam, że mam jeszcze podkład z Urban Decay Naked Skin. Ja go dorwałam w bardzo promocyjnej cenie, ponieważ zapłaciłam za niego 95 zł, a on, jak wiecie, kosztuje dużo więcej, bo on kosztuje chyba 160 zł. Więc udało mi się go dorwać właśnie w takiej cenie. To jest kolor, już Wam mówię, 2,5 shade. On jest dosyć jasny, taki trochę chłodny, taki dziwny to jest kolor. Ja teraz nie jestem wysmarowana samopalaczem, bo znaczy no, smarowałam się tydzień temu, już mi to zeszło. Także jak widzicie, jestem blada jak kość. Więc spróbujemy sobie tego podkładu. Dalej do cery mamy bazę zieloną z NYXa. Mamy korektor z Astora. Jeszcze go Wam nie pokazywałam, ja go raz użyłam, ale już nie pamiętam, czy on był fajny, czy nie. Taki jakiś nawilżający. Mamy paletkę z NYXa też o takich pięknych, naturalnych kolorach i to będą takie, wiecie, kolory codzienne, także chciałam jej użyć w końcu, bo ta paletka już leży dosyć długi czas, w ogóle te kosmetyki z NYXa już leżą sporo, więc tak sobie pomyślałam, że muszę nagrać w końcu. Więc użyjemy sobie tej paletki, mam tutaj jeszcze pigmenty z Inglota, takie w przepięknych kolorach. Do oczu mam jeszcze dwie kredki, które dorwałam w Rossmanie, po prostu na tych przycenach wszystkich. Ogólnie nie poszłam w Rossmanie wtedy, bo ja mam dosyć dużo tych kosmetyków, zawsze z daleka jestem od tych promocji naprawdę i rzadko kiedy kupuję w Rossmanie, jakoś tak, nie wiem, wolę chyba przez internet, bo jest taniej. No i mam też kosmetyki ze Slicka. I mam tutaj piękną paletkę do ust. O. Uwielbiam te aplikatory. Jest przepiękna, naprawdę. Nie wiem, czy je użyję, czy nie. Zobaczymy. Mam tutaj dwa róże. Dwa róże ze Slicka. Jeden jest różowy, taki piękny. O, jest przepiękny, naprawdę jest przepiękny. Drugi jest taki brzoskwiniowo-brązowy. Już do tego palca wsadzałam. Nie mogę go otworzyć, bo te opakowania mają takie toporne. Drugi jest taki właśnie, taki moralowo-brzoskwiniowy. No i co tutaj jeszcze mam? Mam taki tusz do brwi, właśnie tego użyjemy, bo mam tylko pomalowane cieniem. Mam też oczywiście jeszcze produkty do ust, mam błyszczyki, dwa z NYXa i taką ciemną, czarną, jakąś grafitową pomadkę z NYXa, ale chyba jej nie użyjemy, bo to będzie dosyć mocne. No i co? Aha, jeszcze mam tutaj taką bazę z Inglota i to jest baza beżowa po prostu, już oczywiście tutaj wsadzałam pędzelek do niej, żeby sobie położyć na linię wodną, bo już nie mogłam jeszcze czekać. Ale jako bazy nie używałam, także zobaczymy jak to się sprawdzi. Mam też jeszcze puder ze Slicka, taki rozświetlający, myślałam, że to rozświetlasz, ale to jest puder rozświetlający, więc możemy go użyć, bo nie mam akurat tutaj żadnego pudru. To chyba wszystko Wam pokazałam, zobaczymy czego użyjemy, także zaczynamy makijaż. Standardowo użyję sobie bazy tej zielonej z NYXa. Zobaczymy, czy to coś fajnego. Sprawdzimy sobie, bo już mam położony krem. Jakiś czas temu położyłam, bo przecież za czym poustawiam te lampy, to wiecie, trochę czasu mija, więc zdążę wchłonąć. I nanoszę, o, jaki zielony. Co Wam przypomina ten kolor? Bo nie wiem, nawet nie chcę mówić Wam, co on mi przypomina. I jest taka baza zielona. Zielona jest po to, żeby likwidować wszystkie zaczerwienienia. Trochę tych zaczerwieni mam ostatnio. Moją ulubioną bazą zieloną jest baza z Kryolanu. Ona naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. I taka nawilżająca i pachnąca. Ta zielona jest typowo silikonowa. Bo czuję już pod paluszkami, że ona jest bardzo silikonowa. Bazę nałożyłam, więc teraz przejdę sobie do oczu, ponieważ
pewnie coś będę sypała, wiecie, pigmenty i tak dalej, więc to mi się na stówę osypie na twarz. Więc zacznę sobie od oczu, a potem przejdę na sam koniec do podkładu. Użyję sobie tej bazy z Inglota, tej beżowej. Ona ma piękny beżowy kolor, także idealnie nadaje się właśnie jako baza. Nałożę sobie ją pędzelkiem syntetycznym na całą powierzchnię. Ok, jak widzicie, jest bardzo, bardzo kryjąca. Z tymi konturówkami do powiek trzeba bardzo szybko pracować, bo one tak szybko zastygają, że to jest coś niemożliwego. O, już zastygnęła i już nic z nią tak nie zrobicie. Także naprawdę ona jest bardzo, bardzo zastygająca, trzeba uważać. I już widzę, że jest bardzo sucha swojej konsystencji. Na początku macie takie idealne masełko, ale potem jak to zastygnie, to już jest lekki biur. Chodzi o to, żeby te cienie się przykleiły do czegoś i trochę, żeby te moje żyłki, które mam na powiekach, pozakrywało, bo mam takie fioletowe żyłki. Więc o to najbardziej się rozchodzi. Jest lipa, bo ja myślałam, że to będzie zamiennik z Paperly, czyli z Maca, tych paypotów. Ale to mi się zważyło na powieca. No i co mam teraz zrobić? Normalnie mam takie kropeczki. Widzicie? Takie kropeczki się porobiły. No muszę to zmyć, bo jest wiocha. I na początek taka wpadka, wiecie co? Masakra. Dobra, zmyję i zaraz wracam. Dobra, no była pierwsza wpadka, także ja nie wiem, co jest z tym cieniem. Jeszcze będę go testować sama, tak po prostu, bez kamery. Zobaczymy, może muszę najpierw powiekę nawilżyć, albo coś w tym stylu. No zobaczymy. Pod cienie nałożę lepiej ten korektor. To jest korektor z Collection 2000. I położę jako baza na powiekę. To mam nadzieję, że mi się już nie zważy. Oczy, bazę na oczach mamy. Korektor jednak jest najlepszym przyjacielem. No i polecam Wam właśnie te paypoty z Maca. Mam nadzieję, że to jakiś, nie wiem, mój błąd. Może, nie wiem, coś powinnam inaczej zrobić. Ale powiem Wam, że mam dwa inne kolory i z nimi takiego problemu nie mam. A z tym beżowym jakaś lipa. Okej, nieważne. Dobra, przejdźmy do cieni. Oczywiście jako cieni bazowych użyję tej paletki. Zobaczymy sobie, jak z pigmentacją, jak z kolorami. Czy się sypią, czy się nie sypią. No, są przepiękne te kolory, tak mi się bardzo podobają. I standardowo zacznę od najjaśniejszego cienia w pewnym kąciku. No to nie będzie kryjący cień. Ona jest bardzo satynowa. Najlepiej położę go palcem. No to jest bardzo delikatne takie rozświetlenie. Przypudruję sobie tutaj tą strefę. Po prostu załamanie powieki. W załamaniu powieki położę sobie tutaj taki mam brązik ładny. Położę sobie ten brąz. Takim puchatym pędzelkiem. Nie wiem, szczerze Wam powiem, to ja w ogóle nie widzę tych cieni na tych oczach. W ogóle mogę dokładać, dokładać i to tak ledwo widać. Ja nie wiem, o co chodzi. Chyba są kiepskie. Dołożę tutaj tylko taki niby matowy jest. Może on będzie mocniejszy. Dobra, lecę z czarnym. A cóż, jak szaleć, to szaleć. I właśnie wsadziłam w niego pędzelek, zobaczcie, jak się sypie. Trochę mocno. Ale już jest właśnie napigmentowany. Dobra, mamy taki zarys, taki koci kształt i teraz biorę sobie taki kulkowy pędzelek i będę to rozcierała jeszcze trochę brązem.
Dobra, mamy coś takiego. Więc teraz przyszedł czas na to, żeby wypełnić jeszcze tutaj ten środek powieki i ja już tej paletki chyba nie użyję, bo jakoś, no, to jest średnia, wiecie. Mam tutaj piękne pigmenty i tak się zastanawiam, bo mam tutaj taki numer 85, który wygląda tak. No, jest śliczny. I mam numer 86, który wygląda tak. Też jest piękny. Chciałam spróbować ten zielono-brązowy, bo on jest taki ładny. Ten też jest śliczny, a ja nie wiem którego. Dobra, użyjmy tego, albo wiecie co? Może użyję tego na środek powieki, a ten dam na dolną. Będzie taki odlot mocny. Położę sobie klej do brokatu z Kryolanu i ja robię to tak, że troszeczkę na paluszek, na rękę, żeby tak dużo nie dać. I delikatnie wklepuję w to miejsce, gdzie chcę właśnie pigment. Mamy tu takie klejące, nakładamy pigment. Jest boski, co? Ale jest boski, jest przepiękny. Niestety, ja mam powiekę opadającą i wiecie, jak ktoś ma bardzo ładne zagłębienie tej powieki i ma taką tutaj, no po prostu dołek, to żadne drobinki się nie odbiją tak. A my, te osoby, które mają opadającą, to te pigmenty zawsze idą do góry, to mnie tak wkurza, no bo nie ma na to sposobu, no nie ma żadnego sposobu na to, niestety. I musi się odbić tak czy tak. O, widzicie? O, ta skóra sama mi nachodzi i się odbija. No, nic na to nie poradzę niestety. Ja tutaj delikatnie to zatrę te granice, żeby nie było widać tego przejścia. Czyli położę ciemnego cienia, dalej tego samego czarnego. I w wewnętrznym kąciku położymy drugi pigment, bo ja nie mogę się oprzeć tych pigmentów. I to jest numer 118 i to już jest taki jasno złoty kolor i położę go wewnętrznym kąciku. I tak samo użyję kleju z Kryolanu. Na dolnej powiece położę sobie mam kredkę z miejsca, też przetestujemy, żeby ona tak nie leżała sama. Zrobię najpierw jedno oko, potem drugie. Za kamerą, żeby było szybciej. Ładną kredkę na linię wodną. Aha, no bardzo delikatna jest ta kredka następna. Lipa jakaś. Więc linia wodna odpada, ale położę tutaj na dolną powiekę tą kredkę. Na dolną powiekę natomiast położę ten pigment o numerze 85 i to jest zielono-brązowy kolor. Taki mieniący się, no piękny jest. Ale no ja już muszę wypróbować wszystkie takie pigmenty, bo mi tak i szkoda, żeby sobie leżały. Muszę je wypróbować, bo po prostu... Boskie są te pigmenty i polecam Wam bardzo, polecam, bo pięknie wyglądają. To naprawdę jest przepiękne to. Dobra, teraz rozcieram dalej ten czarny cień tutaj, żeby to ogarnąć wszystko. Narysuję kreskę i kreskę po prostu eyelinerem i namaluję też na linii wodnej, bo jakoś tak mi pasuje tutaj, żeby to było wszystko ciemne. Więc wzięłam, położyłam sobie czarny eyeliner na linii wodną i teraz zrobimy sobie jeszcze kreskę na górnej powiece. Eyeliner oczywiście z Maybelline, najlepszy taki miałam. Paletki zaledwie wzięłam sobie tutaj jeszcze matowy, beżowy cień po to, żeby doczyścić sobie tutaj ponad załamanie. Dobra, o
oczy, uważam za skończone. Teraz tuszuję sobie dolne rzęsy, ponieważ na górnych, czy górne mam doczepiane. Rzeczką taką przeczesuję tylko górne. I przechodzimy do twarzy. Czyli mamy tutaj do przetestowania korektor z Astora. Ja go kupiłam też na promocji jak w Rossmanie. On kosztuje chyba 30 zł, tam po zniżce wyszło z 15. Więc zademonstruję go wam, jak on wygląda. I on ma taką śmieszną kąpaczkę. Ja już, jak wspominałam, go używałam. I tak, no, nie wiem, czy on dobry, czy niedobry, tak ciężko opisać. Jest taki dosyć nawilżający i nie jest mocno jasny. Nakładam go w formie takiego trójkącika i dosyć dużo, ponieważ chcę, żeby ta cera była bardzo, bardzo dobrze przykryta. I używam do rozprowadzenia Beauty Blendera. Korektor bardzo ładnie pachnie, więc jeżeli macie taką skórę bardzo delikatną, reagującą na zapachy, to już odpada. Jakoś mocno kryjący nie jest. On jest taki bardzo namierzający, taki, wiecie co, taki na co dzień po prostu. Ale coś czuję, że będę musiała położyć jakiś inny we wewnętrznym kąciku, bo widać mój siniec. Trochę przykro, nie jest źle. Nie jest źle. Tak myślę, żeby rozświetlić trochę, bo jeszcze spojrzenie, użyję sobie tego sticka i tej jaśniejszej strony. To jest taki żółty odcień. Teraz czas na podkład oczywiście. Podkład, który nie jest tani. Zobaczymy, czy to jest bubel, czy nie. Bo szczerze wam powiem, że nie zawsze jak jest drogi podkład, to znaczy, że będzie genialny. To się bardzo często zdarza, że właśnie się można rozczarować. To jest bardzo duża butelka, ale jest 30 ml. Tylko po prostu tak wygląda, taka wielka jest tak zrobiona. Opakowanie jest bardzo luksusowe. Naprawdę spoko wygląda. Podkład jest bardzo lejący, bardzo lejący. Czyli nie wiadomo, czy będzie dobrze kryjący. Kolor jest taki nie za ciemny, nie za jasny. Taki bardzo leciutki podkład. Już widzę, że to będzie bardzo lekkie. Ale nawet kryję, bo miałam tutaj takie zaczerwienienia. Ale kolor jest idealny do mojej cery. I nawet, wiecie co, myślałam, że on będzie lekki, taki niekryjący, ale jest kryjący. Jestem miło rozczarowana. Zaskoczona. No, bardzo ładny podkład. Całkiem spoko, nawet mi się podoba, wiecie? Bo taką ładną robi buzię i jest w swojej konsystencji lekki. Nie jest jakimś ciężkim podkładem. Jak się będzie utrzymywał, ciekawa jestem bardzo. Ale jestem zadowolona z niego. Jak widzicie, buzia jest taka rozświetlona mocno. To jest numer shade 2,5, więc dla bladziałków, już wam to mówię. Bo ja tu na dekolcie jestem trochę opalona, jeszcze samopalaczem, ale twarz mam bardzo bladą, więc do twarzy pasuje, wiecie. Po prostu sobie go trochę przyciemnię bronzerem, czas na puder. I może użyjemy tego pudru ze Slika, tego rozświetlającego. Trochę się go boję, żebym się tak mocno nie świeciła. On jest w takim kolorze, bardzo jasny kolor. I jest taki, jakby wam powiedzieć, taki satynowy, taki jakby złotawy. Także trochę się go obawiam. Czy to można położyć na twarz całą? Co próbujemy, czy nie? Trochę się boję. Pod oczy położę sobie już kończący się mój puder z Smart Get More. O, to jest marka, którą można dostać w Naturze. Bardzo fajny puder. Dobra, nakładamy ten puder ze Slika na całą twarz. A, tam, to jest taki makijaż, wiecie, że no, ja nim nigdzie nie idę.
zostaję w domu, jest już siódma, więc no raczej się nie wybieram nigdzie w tym makijażu, więc nieważne co tam będę miała na twarzy. Przynajmniej mi trochę przyciemni tą twarz, bo widzicie, że jestem blada. W ogóle go nie widać na twarzy, więc... Ale nie widać go na twarzy, nie zrobił maski. Także plus. Ok, czyli teraz czas na bronzer, róż, rozświetlacz, usta. Bronzera nie mam, więc muszę użyć swojego bronzera i użyję tutaj paletki Zoewy Rose Golden. I tutaj mam taki ładny, chłodny odcień bronzera, bardzo go lubię. I stosuję na co dzień. Ok, twarz mamy wykonturowaną. Teraz przechodzimy do różu. I naprawdę bardzo mnie kusi tutaj. Mam dwa róże. Jest ten brzoskwiniowy, taki delikatny. I ten różowy. No jest piękny. No i mam ten cień w kremie. Ale tak nie mogę się doczekać tego różowego, że muszę go użyć po prostu. No, czy będzie pasował, czy nie. A myślę, że będzie. To jest trochę takie delikatnie różowe, więc używam takiego kulkowego pędzelka. Taki piękny różowy kolor. I jest mocno napigmentowany, także trzeba z nim uważać. No, patrzcie, jak jestem różowa, tak? Niby różowy, ale tak jakoś na mojej twarzy wygląda na czerwony. Ale dobra, położymy na to rozświetlacz i trochę się zakryję. Też nie mam dla was tutaj nowości z rozświetlaczy, więc użyję sobie mojego ostatnio ulubionego z My Secret. Przepiękny rozświetlacz, daje piękną taflę. I nie żałuję sobie tego rozświetlacza. Zrobię taki właśnie make-up bardziej do zdjęć. Moja Mary Lou niestety się rozsypała. Spadła mi na podłogę. I leży taka zmiażdżona. Teraz jeszcze zapomniałam, wiecie co, żeby utrwalić sobie brwi. I do brwi też mam taki fajny specyfik. To jest taki tusz do brwi w kolorze przezroczystym, bo ja już mam taki w kolorze brązowym, ale ten brązowy trzeba na niego bardzo uważać, bo można sobie zrobić plamę po prostu na brwi. A jak się rano śpieszycie, to już w ogóle plama jest zawsze. Więc utrwalę sobie tym przezroczystym teraz. Dobra, to jest czas na usta i do ust nie mam dużo produktów, bo mam coś mało, 4 tylko i mam całą tą paletę tych róży i tutaj mam takie też kuszące odcienie i tu mam taką pomadkę w kredce, która tak się prezentuje, bardzo delikatny kolor i też pasuje do tego makijażu, bardzo pasuje. Ale wypróbujemy sobie wszystkie, bo no muszę wypróbować wszystkie. Tu mamy taki błyszczyk w odcieniu nude, taki delikatny. On jest pewnie półprzezroczysty. No i jest taki praktycznie przezroczysty. Taki, wiecie, delikatny na co dzień albo na jakąś pomadkę. I tu mam taki też piękny błyszczyk, taki, patrzcie, mieniący się. Zobaczymy, jaką on ma konsystencję, bo go też jeszcze nie używałam. I to jest błyszczyk w kolorze WC24. WC. Już patrzymy, jak on wygląda. Iskryjący. Jaki ładny. Pachnie bardzo wiśniami. No i tu macie taki kolor dosyć ciemny, też pasuje, ale to już tak dla odważnych, no ale ładnie, prawda? Bardzo fajny, bo on jest taki niby czerwony, ale taki trochę fioletowy. I myślę, że tak zostawię, no bo cóż,
trzeba, wiecie, testować, patrzeć, jak to wszystko wygląda, trzeba używać i nie obawiać się, że pójdzie coś nie tak. Trzeba naprawdę ćwiczyć makijaż i się bawić tym. A błyszczyk może być, wiecie, każdy na ustach. Jeszcze oczywiście mam ochotę na te pomadki, bo zobaczcie, ale one już będą takie bardzo, bardzo nie w temacie, chociaż ten kolor jeszcze by był w temacie, ale zostawisz ten błyszczyk, on jest mocny, ale cóż, niech sobie tak zostanie. Pokazałam Wam wcześniejsze propozycje takich delikatnych ust. Także jak widzicie, test skończony, praktycznie wszystko użyłam, wszystko Wam pokazałam. Mam nadzieję, że wpadły Wam w oko jakieś perełki. No powiem Wam szczerze, że ta peletka jest słaba, no ona jest słaba, taką wiecie, na co dzień można sobie ją użyć, ale no szału nie ma. Ciężko się jakoś tak rozcierają te kolory, w ogóle tak nie ma pigmentacji i to jest takie trochę słabe, niestety. Ale pozostałe produkty są godne polecenia, no i jedynie ta kredka czarna z NYX-a, ona na linię wodną się nie nadaje, ale fajnie się rozciera na powiece, także ma swoje zastosowanie. Także wszystko mogę Wam polecić, no z godnością ten korektor nawet jest bardzo fajny, bo jest taki na co dzień delikatny, nawilżający, taką ma formułę nawilżającą, no i jestem zachwycona podkładem, no zobaczcie jak ładnie wygląda ten podkład, on faktycznie jest taką drugą skórą, taki bardzo delikatny, ale też kryjący, naprawdę ładnie wygląda, podoba mi się i nie mogę narzekać. Natomiast ten puder rozświetlający ze Slika to taka trochę ściema. Bo ja go nie widzę, żeby on mi się świecił jakoś, żeby był rozświetlający, to jakoś tego nie widzę. Róż ze Slika całkiem spoko, mocno napigmentowany. Mocno napigmentowany, także trzeba na niego uważać, żeby sobie nie zrobić lipy. No i oczywiście pigmenty z Inglota, no to jest już w ogóle... To jest coś, co każda powinna mieć. Chociaż jeden pigment, taki swój ulubiony, no koniecznie polecam. Naprawdę warto, a taki pigment dostarczy Wam naprawdę na 2-3 lata spokojnie. No i lipa, wiecie co, lipa z tym Inglotem, tutaj są konturówką beżową, jakaś lipa jest. Nie wiem dlaczego, ale coś z moją powieką było, i tak, z lewą i z prawą. Albo no coś mi nie podpasowało, jeszcze postosuję na co dzień i dam Wam znać, a jak nie dam znać, to piszcie mi na Snapie, to Wam dam znać. I przypominajcie się z jakimiś pytaniami oczywiście. No i cóż, chyba muszę zakończyć już ten filmik, bo już nie mam co Wam pokazywać. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i trzymajcie się cieplutko. Na razie.